serdecznie wszystkich hodowców. Pierwszy film w 2002 roku. Właśnie samiczki kończą sobie powoli oblot. I pogadamy sobie trochę, co tam słychać u mnie w hodowli. Na tą chwilę zaczęliśmy już powoli treningi. Głębie były wywiezione 6 razy na odległość 8, 8, 20, 20 i 35 km. No i zobaczymy, co przyniesie ten sezon, czy w ogóle te loty się odbędą. Te pierwsze 2 miesiące po rozdzieleniu od samców te samice miały bardzo dobrą formę, trenowały naprawdę po około tam godzinę, 30 minut, 40 minut dziennie bez żadnego problemu. A teraz od tak 2 tygodni zauważyłem, że ta forma już nie jest taka, jak była wcześniej. Aczkolwiek nie ma to według mnie większego znaczenia. Być może jak byłyby teraz loty, to prawdopodobnie nie miałoby to jakiegoś większego znaczenia przy locie. Chodź, 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 chodź. Jak widać, na pełnym karmniku problemów jakichś większych przy wchodzeniu nie ma, no ale muszą być tak co najmniej godzinę poza głębnikiem. U mnie obloty wyglądają tak, że są samiczki wypuszczane i nie wcześniej jak godzina dopiero mają otwarty lot. One nie muszą przez tą godzinę cały czas latać. Często jest tak, że polatają 20 minut, 15, 30 minut, później posiedzą 2-3 minuty, zerwą się, no i tak sobie na wolnych obrotach te obloty uskuteczniają. Wkraczy się lekki błąd. Nie zamknąłem drzwi i mi samice przeszły tutaj do korytarza i muszę je wygonić teraz. Badaj. Teraz ciężko przepędzić to towarzystwo. O, czekaj. Samiczki są już po oblocie. To może teraz kilka słów na temat przygotowań, jak w jakim systemie ja przygotowuję te samiczki w tym sezonie do lotu. O, już tutaj do mnie chcą sobie przylatywać. No więc tak, jeżeli chodzi o odpływ młodych, tak, więc 15-20 stycznia mniej więcej było tam parowanie. No i głębie lotowe chowały młode, nie? I na tej zasadzie, że po prostu kiedy mutki były już
takie troszeczkę większe, że samiczki nie musiały na nich w nocy siedzieć. No wówczas zabierałem już te samice i samce po prostu po dwa młode lub tam po jednym, zależy jak tam wyszło, karmiły do końca już te młode samo. O dziwo, lepiej taki samiec sam potrafi dwa młode wykarmić niż razem z samicą. Dlaczego? Po prostu dlatego, że w momencie, kiedy samiczki już są zdolne do następnych jaj, samiec zgania te samice, one nie mogą tego młodego w spokoju sobie nakarmić. Ten samczyk nie myśli o karmieniu tych młodych. No i te młode tak te kilka dni mają takich wtedy trochę trudniejszych, nie? Więc rozdzielałem od razu. Chyba że któryś samczyk już widziałem, że zaczyna pędzić, samiczka automatycznie była zabierana. No i koło, no nie wiem, przypuszczam, że koło 2 miesięcy są głębiej już odsadzone. No i więc tak, no koło miesiąca były treningi, oczywiście 2 razy dziennie koło domu. I zaczynamy trenować, więc ja tutaj mam taką swoją metodę, która sprawdziła mi się w zeszłym roku. W tym roku myślę, że też się powinna sprawdzić. Chodzi po prostu o efekt kojarzenia, nie? Kojarzenia otoczenia, powiedzmy. Zawsze jeżeli gołębie samiczki łapie rano do kosza, to wchodzą przez swój tutaj osobny wylot do tego gołębnika. No i tyle, nie widzą samców i tak dalej, nie? Zawsze tak jest. I mogę to robić 3 razy pod rząd, nie ma z tym problemu. Natomiast jeżeli przewiduję, żeby samiczki zobaczyły się z samcami, no to wówczas samiczki łapię już dzień przed, po południu lub wieczorem. No i wtedy po takim treningu, po powrocie, wchodzą do gołębnika samców i tam się widzą już do końca dnia. I tak jest raz w tygodniu, może 2 razy w tygodniu przed sezonem, nie? Chodzi po prostu o to, żeby te samiczki pobyt przez noc w klatce transportowej skojarzyły sobie z samcami, tak? Jeżeli kilka razy tak zrobimy, to one już będą wiedzieć, że jeżeli jest nocka poza domem, no to rano zobaczą samczyki. Myślę, że to jest dobra metoda, ponieważ jest taka, powiedzmy sobie, spokojna, tu nie ma żadnej innej motywacji. Jeżeli chodzi o przygotowania, no to przed sezonem to tak to idzie, maksymalnie 2 razy w tygodniu się mogą zobaczyć. Najlepiej jak jest to raz w tygodniu, chyba że nie ma czasu na tyle, żeby sobie to rozłożyć. Tylko wtedy tam maksymalnie 2 razy w tygodniu. Natomiast te 70% razy wywózek jest organizowana tak, że gołębie są łapane po prostu. Łapane są gołąbki rano. Wywożone, wchodzą do swojego gołębnika, jakby zupełnie się nic nie działo. I tak to po prostu wygląda. Myślę, że to wystarczy jako motywacja. Nie jestem też zwolennikiem nadmiernych motywacji, po prostu z tego względu, że no gołąb musi sam z siebie lecieć do domu, on nie potrzebuje jakichś no, przeróżnych motywacji, gdzieś 2 samce na samicę lub odwrotnie. Według mnie no, to jest to fajne, bo to powiedzmy, że przynosi sobie efekt, bo wielu hodowców tak robi. Natomiast gdzieś zaciera się ten wzór super gołębia, nie? Bo możemy mieć gołębie, które trzeba motywować cały czas, no i co? No i w połowie sezonu się okaże, że te gołębie się zmęczyły tą motywacją i już się im nie chce i nie mamy jak zareagować nawet. Więc ja idę tą drogą, wolę po prostu dochować się takich gołębi, które dla których motywacja, no, będą miały motywację same w sobie, tak? Muszę mieć ciąg do gołębnika. Czy to do samca, czy do gołębnika, czy do hodowcy. Tak, wydaje mi się, że tak szybciej można dojść po prostu do super gołębi, nie? Według mnie, no, jeżeli gołąb jest średniej klasy, ma problemy z orientacją, to mu nie pomoże na pewno żadna motywacja, czy on pójdzie na lot spokojny, czy pójdzie na lot zdenerwowany. To w tym momencie, jeżeli on nie jest dobrej klasy gołębie, ma słabą tą motywację, to na pewno to mu nie pomoże. Badaj to. I tak to po prostu wygląda. Na tą chwilę gołębie, no tak jak wcześniej mówiłem, już kilka razy były wywiezione. Wracają z treningów coraz szybciej, karmione. Muszą się na ich wysyta, bo tylko wtedy są w stanie pracować dobrze na oblotach. Nie w innym wypadku, jak są gołębie
gdzieś tam dozowane jest to jedzenie, no to bywa różnie, nie? O, tu afera się zrobiła, chwilowa. O, dobra, koniec tego dobrego. No i tak to u mnie wygląda. Oczywiście na dzień są gołębie wyganiane do woliery. Cały dzień między oblotami siedzą samiczki na wolierze, żeby się nie parowały. W tym celu też również, żeby się gołębie nie parowały, postanowiłem zbudować sobie taki regał. Jest to regał przemyślany, wcześniej przetestowany na dosłownie kilku siedzonkach. Chodzi po prostu o to, żeby ten regał był praktyczny, taka była jego geneza, żeby było mało przy tym roboty i żeby ograniczyć do minimum te parowanie, nie? Więc tak wygląda tutaj sytuacja, że jest 16 cm przerwa tylko pomiędzy regałami, co uniemożliwia praktycznie wejście dwóch samiczek do jednego tego przedziału, nie? Zdarzyło się, może raz czy dwa widziałem, natomiast no, na ogół jest to bardzo trudne, ponieważ jest wąsko. Jeżeli jedna samiczka siedzi, tak jak tutaj ta biała, jeżeli jedna samiczka tutaj siedzi, no to druga po prostu ma problem skoczyć tam, nie? No i tak to wygląda, ogranicza to jakoś parowanie. Można też w fajny sposób sobie sprzątnąć, wyciągając na raz całą szufladę. Wcześniej miałem inne regały i musiałem po prostu każde jedno siedzonko wyciągać tą szufladkę i sprzątać. I na samą myśl już mi się nie chciało nigdy. Natomiast tutaj jest dużo szybciej, a nawet jak się prześpi z tydzień czasu czy dwa tygodnie nawet te regały po prostu są nieczyszczone, no to wówczas jest tutaj te 8 cm, ma to się gdzie gromadzić i nie ma tego problemu, że kał podchodzi gdzieś tam pod ruszta, nie? Bardzo fajnie są te siedzonka, z fajnego materiału, ze sklejki, dwunastki, wszystko zrobione. Bardzo praktyczne, dużo mniej czasu przy sprzątaniu schodzi. No i przede wszystkim eliminuje nam no, do minimum ten problem parowania się, nie? Jeżeli nawet z czasem gdzieś się nauczą podwieskakiwać, to zawsze można jeszcze tutaj do środka zamontować takie daszki, które umożliwiają już całkowicie siedzenie dwóch gołębi po prostu w tym jednym przedziale. Jeżeli ktoś byłby tak zainteresowany takimi siedzonkami, to zapraszam do współpracy. Mam możliwości ku temu, żeby taki regał wyprodukować i sprzedać. Więc zapraszam. Tak poza tym to zobaczymy, jak to będzie w tym sezonie. O, samiczki, jak widać, są w fajnym kontakcie tutaj ze mną. Pokazać, no, jak się po części może karmienie odbywać. I witam ponownie, minęło trochę czasu od ostatniego ujęcia. Ostatnie ujęcie nagrywałem około 1,5 tygodnia temu. Wtedy były gołębie po 6 treningach. Dziś tych treningów jest już około 10 więcej. Tak więc samiczki były trenowane około 5 razy, tak do 30 km. I później treningi typu 50-60 i tak dalej. Dzisiaj mamy środę, koszowanie mamy w piątek. Są samiczki przygotowane, myślę, że jutro jeszcze pojadą, czyli w czwartek rano na jakiś krótki podlot i już do końca tygodnia do koszowania nie będą w ogóle oblatywane. Takie szybkie streszczenie, jak wyglądało te przygotowanie gołębi od początku, więc samice były wywiezione około 15 razy na trening, z czego 5 treningów było krótkich, powiedzmy do 20 km. I 10 treningów było od 40 do 60. Z tych długich treningów może 3 razy gołębie widziały się po powrocie. W normalnym wypadku w większości zawsze wchodziły do swojego gołębnika. Jeśli chodzi o karmę, karma zawsze dosyta. Karmę już przed samymi lotami
karmiłem, powiedzmy, karmą 418, karmą numer 8 i karmą numer 184, czyli to jest karma lekkostrawna, energetyczna i lotowa. W proporcjach, powiedzmy sobie, że porówno, po 30 parę procent. Ostatni tydzień przed lotem gołębie były wywiezione we wtorek, środa, czwartek tylko obloty, piątek koszowanie. No i to tyle. Tak to się działo wszystko przed lotem. Oczywiście gołębie nie pokazywane przed koszowaniem, nie robię tego od 2 lat. Idą po prostu z marszu, są łapane i jadą na lot. Zobaczymy, co przyniesie sobota. Jesteśmy przed pierwszym lotem. Pogoda, jak widać, piękna, choć trochę zimno. Niestety bardzo mocny wiatr w ogon w okolicach 20 km na godzinę. Gołębie zostały puszczone o 9.30, dochodzi 11, 182 km jest do mnie. Myślę, że na prędkości 1600-700 niestety takiej powinny gołębie przylecieć. A więc zapraszam do oglądania lotu. Taki wbrew pozorom bardzo trudny, bo był bardzo porywisty wiatr w ogon. Prędkość pierwszych gołębi była w granicach 1800 metrów na minutę i tutaj u nas w
województwie takie loty. Na takich lotach właśnie ginie najwięcej gołębi, nie? Bo te gołębie wiatr bardzo mocno rozdmuchuje, siadają z różnych stron świata. I tak to jest. A dowodem tego jest to, że minęło już około 2 godziny od pierwszej gołębi, a straty w oddziale są na tą chwilę, może nie straty, bo to jeszcze nie wiadomo, ale frekwencja w oddziale na tą chwilę jest w granicach 70-60%, więc bardzo ciężki lot. Może nie ciężki fizycznie dla gołębi, ale bardzo trudny, jeżeli chodzi o tą orientację, ponieważ są te warunki nie... Pomimo tego, że gołębie nie męczyły się zbytnio, ponieważ miały ten wiatr w ogon, to ten wiatr wcale paradoksalnie im tutaj nie pomagał. O tym świadczyć może ta frekwencja. Zobaczymy do końca, jak to się ułoży do końca dnia, ile tych gołębi wróci. Na tą chwilę u mnie jest 23 gołębie na 35. Pierwsze powiedzmy jakieś 10 gołębi odbijało się, nie wiem, w ciągu 5 minut. Później tak różnie siadały. Jeżeli chodzi o rywalizację oddziałową, list jeszcze nie ma, wiadomo, bo to jest chwila po locie. Ale no, rozegra się, te pierwsze gołębie się rozegrają dosłownie na sekundy, nie? Tak to wychodzi, więc czekamy na resztę gołębi. Duże braki są na tą chwilę. Lot, jak widać, na prędkości bardzo wysokiej. Natomiast urwały się gdzieś gołębie, frekwencja w konkursie nie najgorsza. Także początek sezonu uważam za udany. Odbiła się pierwsza seria, więc myślę, że na tą chwilę mogę być zadowolony. To tyle. Pozdrawiam wszystkich hodowców i hodowczynie oraz do usłyszenia i do zobaczenia.